Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. Chciałbym Wam zaprezentować film o mopach wzdłuż polskich autostrad i dróg ekspresowych. Miejsce obsługi podróżnych, w skrócie MOP, jest miejscem znajdującym się przy autostradzie lub drodze ekspresowej, które służy do wypoczynku, zatankowania pojazdu, zjedzenia i tym podobne w czasie podróży. Podczas tego materiału będę używał skrótu MOP, bo jest szybciej oraz nazwa ta już na stałe weszła do słowników ludzi podróżujących. MOPy w Polsce dzielimy zasadniczo na trzy kategorie. Jest to kategoria pierwsza, druga i trzecia. Chciałbym teraz omówić, czym one różnią się od siebie. MOP kategorii pierwszej. Jest to MOP o funkcji podstawowej, gdzie zawsze znajduje się parking dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, jak i dla samochodów ciężarowych i autobusów. Na MOP-ie znajdują się drogi manewrowe. Takich MOP-ów jest w Polsce najwięcej. Z racji tego, że są to MOP-y kategorii pierwszej, są one najmniejsze powierzchniowo. Ich powierzchnia wynosi przeważnie około 3 hektary. Zawsze na takim MOP-ie jest toaleta, urządzenia wypoczynkowe jak ławki, stoliki, altanki czy plac zabaw dla dzieci. Zawsze również MOP-y są oświetlone. Czasami, ale nie zawsze, można spotkać na MOP-ie kategorii pierwszej stanowisko postojowe dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. Na MOP-ie kategorii pierwszej możemy również spotkać zdroje, czyli takie punkty czerpania wody. Jest to rzecz bardzo potrzebna dla kierowców ciężarówek i nie tylko dla nich. MOP kategorii drugiej. Na MOP-ie kategorii drugiej znajduje się wszystko to, co na MOP-ie kategorii pierwszej, plus obowiązkowo stacja paliw i restauracja. Ich średnia powierzchnia to około 5 hektarów. Zdarza się, że na MOP-ie jest stacja paliw, ale nie ma restauracji. Wtedy jest to MOP kategorii drugiej, ale niepełny. Często to jest tak, że na MOP-ie jest pozostawiona rezerwa terenu i za parę lat powstanie na MOP-ie restauracja. Są też takie MOP-y, na których jest to restauracja, ale nie ma stacji paliw. Wtedy, ale to już jest moje wewnętrzne nazewnictwo, nazywam taki MOP kategoria 1+. Takimi miejscami są na przykład MOP Chechło i Proboszczowice na 282 km autostrady A4, gdzie oprócz parkingu jest bar Taurus. Dodatkowo na MOP-ie kategorii drugiej zawsze znajduje się oddzielne stanowisko postojowe dla autobusów. Stanowiska takie mają na drodze napis bus oraz podwyższony chodnik do wysiadania i wsiadania do autobusu. Na MOP-ie kategorii drugiej może też znaleźć się, chociaż często te miejsca nie są oznaczone lub trzeba trochę się nagimnastykować, żeby je poszukać, miejsca do zrzutu nieczystości z autobusów, przyczep kempingowych czy kamperów. Jest to rzecz bardzo potrzebna dla użytkowników wymienionych pojazdów. Na MOP-ie kategorii drugiej właściwie zawsze znajduje się też stanowiska postojowe dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. Dodatkowo można spotkać na tych MOP-ach bankomat czy kantor. Nowością, która jest dopiero od niedawna, są punkty do ładowania pojazdów elektrycznych. Teraz słów kilka na temat stacji paliw na MOP-ach. Na MOP-ach w Polsce zatankować można na stacjach należących do 5 koncernów paliwowych. Są to Orlen, BP, Lotos, Shell oraz Circle K. Najwięcej wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych w Polsce jest Orlenów i BP. Wzdłuż dróg klasy S, czyli dróg ekspresowych, na przykład pomiędzy Warszawą a Piotrkowem Trybunalskim, można spotkać stację firmy Amig, czyli były Łukoil, oraz na tej samej drodze stację Moja. Na autostradzie A18 skrzyżowej w stronę Orszyny jest stacja firmy Citronex. Są to jedyne trzy firmy, które można spotkać poza Wielką Piątką wzdłuż dróg klasy A i S. W Polsce obowiązuje zasada, że nie mogą występować jeden po drugim stacje paliw tych samych koncernów. Dlatego też, jak jedziecie, to często jest tak, że jest na przykład Orlen, później BP, później Lotos i znowu na przykład Orlen.
Mogą natomiast, i często tak jest, występować stacje tych samych koncernów naprzeciwko siebie. Ceny paliw na mopach wzdłuż dróg, autostrad i dróg ekspresowych są z reguły wyższe niż na innych stacjach. Jest to rzecz całkowicie typowa, stosowana w większości krajów na świecie. Warto o tym pamiętać, jadąc w trasę. Słów kilka o restauracjach na mopach. W mojej opinii za dużo jest u nas fast foodów na mopach, a za mało restauracji. Na mopach w większości przypadków możemy spotkać restauracje, bardziej odpowiednia nazwa fast food, tylko trzech firm. Są to McDonald's, KFC i Burger King. Z tego powodu jedzenie na mopach jest w większości przypadków bardzo monotonne i prawie takie same. Bardzo żałuję, że bardzo mało jest u nas restauracji z prawdziwego zdarzenia. Jest kilka takich miejsc, ale są to raczej wyjątki. I tutaj ciekawostka, autostrady w Polsce są wybudowane w nowym śladzie, dlatego restauracje na nich też są nowe i są to raczej fast foody. Drogi ekspresowe natomiast są często wybudowane w starym śladzie drogi krajowej, na przykład S7 Gdańsk-Warszawa, Kraków wzdłuż byłej DK7, S8 Białystok-Warszawa wzdłuż byłej DK8 lub S17 Warszawa-Lublin wzdłuż byłej DK17. Dzięki temu restauracje i motele, które były tam od zawsze, funkcjonują teraz jako mopy, gdzie można zjeść bardzo dobry obiad. Mop kategorii trzeciej. Na mopie kategorii trzeciej znajduje się wszystko to samo, co na mopie kategorii drugiej, plus obowiązkowo motel lub hotel. Mopów tak wyposażonych jest w Polsce bardzo mało. To znaczy są mopy wybudowane jako mopy kategorii trzeciej, ale brak na nich motelu lub hotelu. Średnia powierzchnia mopu kategorii trzeciej to około 6 hektarów. Mamy już bardzo dużą sieć autostrad i dróg ekspresowych. Na moment publikacji filmu jesteśmy na 6. miejscu w Europie pod względem długości autostrad i dróg ekspresowych. Długość to około 4300 km. Natomiast miejsc noclegowych jest jak na lekarstwo. Na przykład jadąc autostradą A4 od granicy z Niemcami do granicy z Ukrainą mamy do pokonania 669 km, a po drodze, po stronie południowej, mamy tylko 3 motele. Na 46 km na mopie Kraśnik Dolny, na 362 km na mopie Kępnica oraz na 398 km na mopie Morawica. I jeszcze gorzej jest na innych drogach, na przykład na S8 pomiędzy Łodzią a Wrocławiem nie ma żadnego motelu po obu stronach. Rozmieszczenie mopów. Schemat rozmieszczenia mopów pochodzi z wytycznych projektowania. Mopy powinny być zaprojektowane według następującej zasady. Jeśli najpierw mamy mop kategorii pierwszej, to później powinien być mop kategorii drugiej, następnie znowu mop kategorii pierwszej i później mop kategorii trzeciej. I następnie znowu wracamy na początek, czyli 1, 2, 1, 3. Tak wyglądają przepisy i wytyczne. Na przykładzie bardzo popularnej autostrady w Polsce, czyli A2 z Warszawy do Łodzi, zobaczmy jak to wygląda w rzeczywistości. Wyjeżdżając z Warszawy mamy pomiędzy węzłowym Pruszków i Grodzisk Mazowiecki mop Brwinów Północ kategorii drugiej na 443 km A2. Jest to bardzo fajny mop, na którym znajduje się wszystkie urządzenia, jakie powinny się znaleźć na mopie kategorii drugiej. Według wytycznych w drugiej kolejności powinien znaleźć mop kategorii pierwszej. Nie ma go. Natomiast pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki a Wiskitki znajduje się mop Baranów Północ na 427 km. Jest to mop kategorii drugiej. Jednak w necie można znaleźć informację, że mop ten był projektowany jako mop kategorii trzeciej. Istnieje więc na nim rezerwa pod motel, jednak na chwilę obecną tego motelu tam nie ma. Trzecim mopem w kolejności jest mop Bolimów kategorii pierwszej na 411 km. Jest na nim parking, toaleta oraz miejsca wypoczynku, altanki do siedzenia z ławkami i stołami oraz miejsce dla pojazdów niebezpiecznych. Czwarty w kolejności jest mop Parma na 394 km. Jest to mop kategorii drugiej, w pełni wyposażony z urządzeniami, które powinny się na nim znaleźć. Piąty w kolejności i ostatnim na tym odcinku jest mop Nowostawy na 368 km A2. Jest to mop kategorii trzeciej i są na nim urządzenia, które powinny się na nim znaleźć, czyli również motel. Odległości pomiędzy poszczególnymi mopami na A2 Warszawa-Łódź
to 16 km, 16, 17, 26. Czyli odległości jak najbardziej zgodne z przepisami. Jednak zarządca drogi nie do końca trzymał się wytycznych, w jakiej kolejności powinny znaleźć się poszczególne kategorie mopów. Według mnie jednak nie jest to na tym odcinku duży problem i raczej nikt sobie tym nie zawraca głowy. Dużym problemem są natomiast inne drogi w Polsce, gdzie nie ma w ogóle mopów, na których można zatankować. I tutaj prym wjedzie droga ekspresowa S3. Drogą ekspresową S3 jedzie się znakomicie. Jest to najważniejsza droga relacji północ-południe w naszym kraju, w zachodniej jej części. Droga ta ma natomiast problem braku stacji paliw. Proszę sobie wyobrazić, że jadąc drogą S3 od Bolkowa, czyli tam, gdzie się obecnie zaczyna, pierwszą stację mamy na mopie Sitno, znajdującym się pomiędzy węzłami Myślibórz i Brzyce. Odległość od Bolkowa do mopu Sitno to skromne 303 km. Na całym odcinku pomiędzy tymi miastami nie ma możliwości zaatakowania pojazdu na żadnym mopie. Można oczywiście zjechać na węzłach, gdzie znajduje się czasami w niedalekiej odległości stacje paliw, jednak przy samej drodze S3 takiej możliwości nie ma. Na szczęście pod koniec tego roku ma się to zmienić. Na mapie Popowo pomiędzy węzłami Międzyrzec Północ i Skwierzyna Południe powstaje właśnie stacja Lotos. Innym odcinkiem, gdzie kierowcy przez bardzo długi czas nie mają dostępu do stacji paliw, jest autostrada A4 od granicy z Ukrainą w Korczowej w kierunku Rzeszowa i Krakowa. Pierwszym mopem, na którym jest stacja paliw, jest mop Paszczyna Północ koło Dębicy, znajdującym się na 541 km A4. Granica Polski z Ukrainą jest na 669 km, więc przez 128 km A4 po jej północnej stronie nie ma żadnej stacji paliw. W ogóle jeśli mówimy o odcinku A4 z Krakowa do granicy z Ukrainą, to odcinek ten jest bardzo ubogi, jeśli chodzi o stację paliw. Na długości 251 km, licząc od węzła Zakopiańska do Korczowej, po północnej i południowej stronie są po trzy stacje paliw. Ciekawostki dotyczące mopów w Polsce. Przez Warszawę przechodzą drogi S2, S7 i S8. Wzdłuż tych dróg w granicach Warszawy, jak i na obrzeżach nie ma żadnego mopu. Z tego powodu mamy taką sytuację, że jadąc na przykład drogą ekspresową S8 od strony Białegostoku przez Warszawę, ostatni mop to parking Karpin, gdzie znajduje się stacja Circle K. Natomiast za Warszawą pierwszy mop to mop Brwinów Północ, gdzie jest Lotos. Odległość między tymi mopami to, uwaga, 60 km. O ile dla kierowców osobówek nie stanowi to żadnego problemu, to dla pojazdów ciężarowych jest to bardzo duży problem. Oba mopy są wieczorami całkowicie zapchane ciężarówkami. Ciężarówki, z racji tego, że odległość 60 km pomiędzy mopami jest zbyt dużo, szukają sobie innych miejsc do zatrzymania. Takim miejscem jest przyszły węzeł Drewnica koło Marek, gdzie jest duży pas awaryjny. Kierowcy ciężarówek parkują tam, jednak jest to niezgodne z przepisami. Dodatkowo nie ma tam żadnej toalety. Jadąc S8 od Białegostoku w stronę Piotrkowa, drogą S8 jest jeszcze gorzej. Pierwszy mop za Warszawą w stronę Piotrkowa Trybunalskiego to mop Urzut, gdzie znajduje się parking i stacja AMIK. Odległość między tymi mopami to 66 km. To samo tyczy się autostrady A2 i drogi ekspresowej S2. Jadąc od strony Łodzi, ostatni mop przed Warszawą to mop Brwinów Południe na 443 km A2. Następny mop już za Warszawą w stronę Siedlec będzie to mop Ostrów Kania na 501 km A2. Łatwo obliczyć, że odległość pomiędzy tymi mopami to 58 km. W większości przypadków wyjazdy z mopów w Polsce jest na końcu parkingu. Zdarzają się jednak takie mopy, gdzie wjazd i wyjazd mopów jest na początku długości mopu. Taki przypadek jest na przykład na autostradzie A2. Jadąc z Poznania do Warszawy, 5 km za węzłem Poznań-Krzeziny, znajduje się mop Krzyżowniki. Na tym mopie wjazd na niego, jak i wyjazd jest na początku długości mopu. Jest to spowodowane tym, że w bardzo niedalekiej odległości znajduje się węzeł Poznań Wschód. Żeby zaprojektować wyjazd z mopu i wjazd na węzeł zgodnie z przepisami, zastosowano takie rozwiązanie. Inne miejsce, które chciałbym przedstawić, jest parking znajdujący się przy A4 Wrocław-Legnica. Parking ten nie odpowiada żadnym omawianym dziś kategoriom.
Parking znajduje się na 130 km autostrady A4 po północnej stronie. Nie ma na nim nawet toalety, oświetlenia, wydzielonych miejsc do parkowania, dróg manewrowych. Jest to taki biedoparking. Po przebudowie A4 parking albo zniknie, albo będzie przebudowany. Podsumowanie, czyli plusy i minusy MOP-ów w Polsce. Plusy. W mojej opinii plusem MOP-ów w Polsce jest to, że przeważnie są to nowe obiekty, dość dobrze utrzymane i czyste. Często jeżdżąc po krajach Europy Zachodniej widziałem toalety na MOP-ach bardzo brudne. U nas raczej tego nie ma. W większości przypadków docelowo MOP-y są w odległości około 20 km od siebie. Tylko tutaj podkreślam słowo docelowo, bo jest z tym problem w wielu miejscach. Minus. W mojej opinii minusem MOP-ów w Polsce jest po pierwsze, za mała ilość miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych. Często jest tak, szczególnie jadąc wieczorem, w nocy lub w weekendy letnie, gdzie kierowcy ciężarówek mają zakaz poruszania, że pojazdy nie mieszczą się na MOP-ach i stoją na pasie awaryjnym autostrady lub zajmują miejsca przeznaczone dla pojazdów osobowych lub autobusów. Nie ma u nas przy drogach klasy A i S autohofów znanych na przykład z niemieckich autostrad. Są takie miejsca, ale trzeba na nie zjechać. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ani inni zarządcy dróg nie budują u nas tak dużych parkingów. Drugą rzeczą jest za mały wybór restauracji. Oprócz fast foodów często nie ma innego wyboru, żeby coś zjeść. Trzecią rzeczą jest to, co już wspomniałem, czyli w przypadku Warszawy i okolic za mała ilość MOP-ów, a wręcz nie ma w ogóle tam MOP-ów. Dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz, jak masz czas, komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję za uwagę.